rozpoczynamy Extra Time w magazynie Jej Wysokość Premier League, czyli eksperci, których dzisiaj gościmy w studio, będą odpowiadać na Wasze pytania zadawane pod hashtagiem Jej Wysokość na Twitterze i na fanpage'u Kanal Plus Sport pod postem dotyczącym magazynu Jej Wysokość Premier League. Przemysław Rudzki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rafał Nakorny, dobry wieczór. I jest z nami również Kamil Kosowski. Dobry wieczór. Jestem. Następnym razem będę mówił witam, bo w sumie są powtórki i nie zawsze będzie wieczór. Panowie, zaczynamy od Chelsea. Proszę bardzo, drogi Kamilu, którego zawodnika Chelsea najbardziej odmienił Thomas Tuchel? Trudne pytanie, bo otworzył kilku zawodników. Chyba Hudson-Odoi to jest piłkarz, któremu powierzył kierowanie ofensywą na skrzydle. W pewnym momencie go skarcił, bo dostał wędkę w jednym ze spotkań, ale już kolejnym grał. Natomiast no, największe zadanie jest tutaj przy Kaju Havercie i przy Timo Wernerze. Wydaje mi się, że po kolei generalnie odblokował cały zespół, pokazał troszeczkę inne spojrzenie na piłkę, troszeczkę inne podejście do treningu czy prowadzenie drużyny w szatni i tak naprawdę skorzystał z tego każdy. Marcos Alonso, to jest kolejny piłkarz, którego można by pochwalić. Także kogo by nie wyciągał z zamrażarki, kogo by nie wyciągał zamrożonego, to potrafi to fajnie powolutku wprowadzić na boisko i doprowadzić do stanu używalności i dobrej formy. Ja uważam, że to byłby chyba Andreas Christensen. Też sobie zapisałem Duńczyka. Piłkarz, którego z takiego letargu wybudził. Wydawało nam się, że on już w tej poważnej piłce może nie zaistnieć, bo co grał, to popełniał jakieś błędy. No generalnie nie udźwignął tej swojej roli w Chelsea i to myślę, że to jest jego bardzo duży sukces. No i Antonio Rüdigera tak dosłownie, bo Rüdiger dostawał bardzo mało szans u Franka Lamparda. Takie szpileczki mu delikatne wbijał on, jego agent po zwolnieniu byłego już menedżera The Blues. Więc wydaje mi się, że to też miało kluczowe znaczenie dla całej gry formacji defensywnej. To są dla mnie takie najważniejsze dwie zmiany. Rafał, pewnie wiele osób spodziewało się, że u Thomasa Tuchela będzie grał Christian Pulisic. Tymczasem on w Premier League od pierwszej minuty zagrał w ostatnim ligowym meczu przeciwko Leeds United. Mam wątpliwości, czy tak w 100% przekonał do siebie trenera i czy wyjdzie w następnym spotkaniu. Też mi się wydaje, że poza tymi odkurzonymi zawodnikami, to jednak raczej nie idą w górę akcje Hakima Ziyecha. To prawda. Myślę, że Christian Pulisic ma prawo się czuć zagrożony. Sądzę, że będzie dostawał jeszcze szansę, ponieważ Chelsea gra na trzech frontach i we wszystkich trzech rodzajach rozgrywek, a więc i w Lidze Mistrzów, i w Pucharze Anglii chce odegrać poważną rolę, no bo w końcu Roman Abramowicz wydał ponad 200 milionów funtów na zakupy. Nikt tyle pieniędzy latem na transfery nie wyłożył. Natomiast Pulisic i Ziyech to są takie niespodzianki i minus. Spodziewano się przede wszystkim po Pulisiciu, że będzie grał dużo więcej. Przecież to stary znajomy Tuchela jeszcze z Borussii Dortmund. Także wydawać by się mogło, że akcje Ziyecha powinny pójść w górę, bo to zawodnik grający technicznie powinien w tej ofensywie dawać więcej, ale jakoś można odnieść wrażenie, że ze względów taktycznych niespecjalnie pasuje Thomasowi Tuchelowi. Ja bym jeszcze Mateo Kovacicia wskazał, bo to też taki piłkarz, który mocno przyplusował na początku. Bardzo zmienił się sposób jego grania. Więcej nam pokazuje w ofensywie. Znaczy to jest na pewno ten zawodnik, który w środku pola ma łatwość wygrywania pojedynków. To jeśli na pewno nie umie tego robić Jorginho, jeśli już potrafi to czasem potrafi tak ruszyć z piłką w stronę bramki przeciwnika N'Golo Kante. Ponieważ jesteś, Rafał, rozgrzany po tym pytaniu o Pulisicza, to od razu następna kwestia do ciebie. Czy Everton przy obecnej bardzo wąskiej kadrze ma nadal szansę na walkę o top 4? I jak bardzo jest potrzebny do tego James Rodriguez? No właśnie, niektórzy uważają, że te mecze, które przegrywa Everton, to przez to, że nie może grać kontuzjowany James Rodriguez. Bo wymienialiśmy tutaj Calverta Luina jako zawodnika, który osiągnął swój najlepszy bramkarski wynik w karierze. Ma tych goli 14. Trzeba tu od razu dodać, że żadnego z tych goli nie strzelił z rzutu karnego, a więc ten wynik jeszcze nabiera wartości. Natomiast
takie porażki jak ta z Burnley nie powinny się przydarzać zespołowi Carlo Ancelottiego. Coś idzie nie tak w tych meczach ze słabszymi zespołami. Everton też jeszcze liczy się w walce o Puchar Anglii, a więc ma dwie drogi awansu do europejskich pucharów. Wydawać by się mogło, że jeden z najlepszych menedżerów na świecie, gdy obejmuje drużynę z Goodison Park, drużynę z wielkimi tradycjami i mimo wszystko z zawodnikami, których stać na europejskie puchary, to jednak powinien być w tej chwili na wyższej pozycji. Ja myślę, że te wyniki nawet nie są aż takie złe, ale ten styl gry Evertonu przede wszystkim rozczarowuje i być może nieobecność Jamesa ma na to duży wpływ. Ja myślę, że pozycja Evertonu w lidze, czyli siódma w tej chwili, to jest realna ocena możliwości tego zespołu. Nie uważam wcale, że Everton to jest drużyna, którą moglibyśmy widzieć w top 4. Nie widzę sportowych argumentów ku temu. Drużyna, która jest niestabilna, która za często się potyka. Generalnie jak myślę sobie o Evertonie, to myślę częściej o złych meczach w wykonaniu tego zespołu niż o dobrych, więc a jako, że jak wiadomo dość dużo meczów w Premier League oglądamy, to jak patrzę sobie na to siódme miejsce, to myślę, dobra, okej. Słuchaj, siódme miejsce plus zwycięstwo po ponad 20 latach na Anfield, to i tak już jest bardzo udany sezon dla fanów The Toffees, tak mi się wydaje. Ale Carlo Ancelotti poza europejskimi pucharami to też takie niewiarygodne. Tak, ale wszystko wymaga czasu. Moim zdaniem trzeba jeszcze dofinansować tę drużynę, kupić następnych, nie wiem, 3-4 piłkarzy za 30-40 milionów funtów i wtedy będzie można myśleć o tym, by zaatakować top 4. Kamil, bardzo długo przed programem rozmawialiśmy o Macie Dohertym i zobacz, jaki numer akurat się trafia, pytanie dotyczące tego zawodnika. Dlaczego Matt Doherty pod wodzą Jose Mourinho gra tak słabo? Chyba ani razu nie pokazał tego, co prezentował w Wolverhampton. No tak, tylko tam głównie był wahadłowym, prawda? I miał dużo szans na to, żeby przede wszystkim pokazać się z dobrej strony w defensywie. W ogóle to, który bardzo ładnie biega i to pokazywał właśnie Wolverhampton. Rzucało się to w oczy, że ten jego naturalny bieg właśnie na dłuższym dystansie pokonywał przeciwników właśnie w takich wyścigach. Później były dobre dośrodkowania. Moim zdaniem w czwórce obrońców zdecydowanie lepszy jest Aurier, ale ostatnio właśnie oglądaliśmy Dohertego, którego ogrywał i Smith Rowe i Tierney, także tutaj sobie nie radził. Na pewno jak każdemu piłkarzowi potrzebny jemu jest czas, troszeczkę inne wymagania, troszeczkę inny szkoleniowiec. Jose Mourinho to jest... Każdy chciałby u niego trenować, ale on też potrafi przytłoczyć i wydaje mi się, że tutaj troszeczkę właśnie działa właśnie ten aspekt. Powiedziałeś, że bardzo ładnie biega Matt Doherty, ale chyba najładniej w historii Premier League to biegał człowiek, który reprezentował barwy tego drugiego klubu z północnego Londynu, czyli Thierry Henry. Panowie, jak wielką stratą dla Liverpoolu byłoby odejście Giniego Wijnalduma po zakończeniu tego sezonu? Wiemy, że umowa kończy się już niebawem. Być może toczą się jakieś rozmowy między Liverpoolem a Giniem Wijnaldumem, a jeśli tak jest, to są utrzymywane w jakiejś naprawdę wielkiej tajemnicy. No, pojawiają się takie informacje, że w zasadzie to on już jest w drodze do Barcelony. Ja myślę sobie, że to jest taki piłkarz, który budzi troszkę skrajnych emocji. Nawet jak rozmawiam z kibicami Liverpoolu, to część z nich się bardzo denerwuje na Giniego Wijnalduma, twierdzi, że to jest piłkarz przeciętny. Inni z kolei ludzie, wielu ekspertów na Wyspach twierdzi, że on jest niedoceniany w ostatnich latach w Liverpoolu. Ja bym tak nie powiedział. Myślę, że u Jurgena Kloppa on był zawsze takim piłkarzem, który gdzieś był zawieszony pomiędzy zachwytem nad jego pracowitością, a umiejętnościami, które mogły teoretycznie z boku się wydawać nie tak wysokie jak tych najlepszych graczy Liverpoolu. Człowiek, który był takim sercem, płucami Liverpoolu, zawsze dawał z siebie maksimum. Jak trzeba było, to wykonał czarną robotę, jak czasami pokazywał się w sytuacjach ofensywnych. Ja mam do niego wielką sympatię też przez to, że dwa razy po meczach Ligi Mistrzów miałem okazję z nim rozmawiać. To taki
Bardzo fajny, otwarty chłopak, który z uśmiechem na twarzy opowiada o tym, co właśnie się wydarzyło w ciągu 90 minionych minut i zawsze jak na niego patrzę, to przypomina mi się ta historia, kiedy on chciał swoją babcię poznać z Jurgenem Kloppem. Bo babcia się go zapytała, czy Jurgen Klopp naprawdę jest takim fajnym facetem, na jakiego wygląda wokół kamery w telewizji. Fajnie tak wygląda, jak wygrywa oczywiście. I, no i Gini Wijnaldum powiedział, bo to jeszcze było przed COVID-em, możesz przyjechać do Liverpoolu, do mnie i zobaczysz, jaki jest. No i ten Jurgen Klopp zobaczył babcię Giniego Wijnalduma i tak ją przytulił jak swoich piłkarzy po zwycięskich meczach na dzień dobry. I babcia tym sposobem przekonała się, że faktycznie Niemiec jest super człowiekiem. Więc myślę, że to byłaby taka strata dla Liverpoolu w takim aspekcie ludzkim. Wydaje mi się, że Gini Wijnaldum pasuje do kultury Anfield. Tak bym to ujął chyba. Chciałbyś coś dodać w temacie babci Wijnalduma? W Liverpoolu za kadencji Jurgena Kloppa jest taki podział w drużynie. Napastnicy i dwaj defensorzy, czyli Alisson i Van Dijk, robią za gwiazdy. Natomiast pomocnicy to są ludzie od czarnej roboty, a więc tacy piłkarze jak Henderson, jak Milner, jak Wijnaldum. Oni mają ciężko pracować właśnie na te gwiazdy i oczywiście na zespół, co przyniosło wymierny efekt w postaci i Mistrzostwa Anglii, i Ligi Mistrzów. Myślę, że Wijnaldum jest osobą, którą się docenia w Liverpoolu, ale sądzę, że jego czas już chyba się kończy, bo wiemy, że te wyniki The Reds w tym sezonie nie są zadowalające i więc zespół potrzebuje świeżej krwi i jeżeli Klopp ściągnie odpowiedniego pomocnika, to tę wyrwę po odejściu Wijnalduma będzie można zasypać. Kamila, jakie jest twoje zdanie? To odejście Wijnalduma będzie bolesne dla Liverpoolu, jeśli dojdzie do takiego przejścia do Barcelony czy do innego klubu? Czy uważasz, że to jest akurat ten zawodnik, którego no, będzie można jakimś takim szybkim ruchem zastąpić w drużynie? No niewielu jest piłkarzy, którzy są nie do zastąpienia, że tak powiem, na świecie. No jest kilku, ale na pewno do nich się nie zalicza Wijnaldum. Natomiast no, był częścią tej wspaniałej maszyny Jurgena Kloppa i wydaje mi się, że tutaj gdyby w tym poprzednim sezonie wyjąć go z tej drużyny, to byłby problem. Jego wartość tak naprawdę wydaje mi się, że dopiero poznamy, jeżeli ewentualnie odejdzie do Barcelony czy do innego klubu, bo wtedy będziemy mogli tak naprawdę ocenić, jak Liverpool radzi sobie bez tego piłkarza. Przemek, czy zmiana szkoleniowca w Sheffield United może dobrze podziałać na zespół? Patrząc na mecz na King Power Stadium, to czarno to widzę. Powinien pojawić się teraz szkoleniowiec, który będzie miał jasną wizję tego awansu, powrotu jak najszybszego do Premier League, bo to jest teraz głównym zadaniem Sheffield United. Patrzymy na tabelę, 14 punktów. Chris Wilder myślę, że padł ofiarą trochę nowoczesnego futbolu. To nie jest facet, który pasuje do korporacji, do krawatów, do garniturów. To jest człowiek szczery, to jest taki lad, jak to się mówi w Anglii. To jest gość, który mówi co myśli. Nawet pamiętacie, ostatnio była taka historia z Seanem Dyche'em, który tam zaczął jakieś dyrdymały wygadywać na konferencji prasowej o tym, kto jest do kogo podobny. Szukał sobowtórów z całą swoją rodziną i Chris Wilder się do tego odniósł, stanął w jego obronie. Powiedział, słuchajcie, no ja to wolałbym zdecydowanie pójść na piwo z Seanem Dyche'em niż z jakimkolwiek innym człowiekiem, bo wiem, że to jest szczery facet, to jest taki gość jak ja. Chris Wilder zrobił wynik ponad stan, trochę stał się ofiarą własnego sukcesu. To się bardzo często ogląda w piłce i to była taka drużyna. Często są takie zespoły w Premier League, którym kibicujemy, bo są czarnym koniem, bo są troszkę słabsze teoretycznie od innych drużyn na papierze, a robią wynik ponad stan. To nie był taki przypadek jak Wolverhampton, że tam naprawdę przyszli bardzo dobrzy piłkarze za wielkie pieniądze. To był przypadek trochę taki local team, tak jakby drużyna nagle, nie wiem, Sunday League się wzięła na salonach, gdzieś znalazła i wykręcała dobre wyniki. Można powiedzieć, że oni zrobili takie małe Leicester z tego mistrzowskiego sezonu. Małe Leicester, tak, małe Leicester, natomiast uważam, że Chris Wilder po prostu nie dostał odpowiednich wzmocnień. Miał problemy troszeczkę w rozmowach z zarządem. Był tam konflikt, który już narastał od kilku miesięcy i po prostu to się musiało tak skończyć. Ale też musimy przyznać, że dobrze nie zainwestował pieniędzy Chris Wilder i niewykluczone, że to go kosztowało. Tak, i ta polityka transferowa właśnie zdecydowała o tym, że saudyjski książę, czyli pan Abdullah, zwolnił
menedżera, no oczywiście niby za porozumieniem stron, ale wiemy, jak to się skończyło. To bardzo smutna historia, bo przecież po 12 latach wróciło Sheffield United dzięki Wilderowi do Premier League. 3-2 awanse w odstępie 3 sezonów, zatem naprawdę dużo zrobił dla tego klubu. 9 miejsce w ubiegłym sezonie, rzeczywiście wynik nadzwyczajny. No i ciekawe, gdzie podejmie następne wyzwanie Chris Wilder, jest jednym z kierunków. Bo spodziewamy się, że będzie popyt na trenerskie umiejętności tego człowieka, bo pokazał, że na robocie się zna. Przemysław Rudzki. Dziękuję bardzo. Rafał Nachorny. Dziękuję. I w naszym studiu w Mikołowie tradycyjnie Kamil Kosowski. Dziękujemy, Kamil. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich i przypominamy, że widzimy się w kolejnym wydaniu magazynu Jej Wysokość Premier League. To będzie przyszły poniedziałek, godzina wyjątkowo, uwaga, 21:00. Do zobaczenia.